są rzeczy, z których do końca zadowoleni nie jesteśmy. Szczerze, czy żebyśmy się nie rozpadli, mówisz to? Prawdopodobnie zrezygnujemy z jakichś kanałów. Ja tam dosłownie kłamałem, że jest jakiś produkt na horyzoncie od konkurencji. 134 795 464 zł. 160 519, 6,3 miliona, 32,5 miliona. Siemanko, witamy wszystkich widzów w corocznym podsumowaniu roku WKDZiK. W tym roku naprawdę dużo się działo, mimo że nie walczyliśmy, nie startowaliśmy w zawodach, no to naprawdę rok był przełomowy. Mamy trochę tutaj kartek przygotowanych z tym podsumowaniem, będziemy sobie wspominać na pewno przez cały rok, co miesiąc, co się działo i różne statystyki Wam ciekawe pokażemy, firmowe, YouTube'owe. No i oczywiście podziękowania dla Was, kochani widzowie, dla naszych partnerów biznesowych, dla naszych pracowników. Dziękujemy wszystkim. Nie byłoby tego raportu, gdyby nie wy. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami wytrzymali. Można też tak powiedzieć, że ile zarabiamy ze sklepu, ile zarabiamy z tego kanału w złotówkach, dokładnie co do złotówki, nawet co do grosza. Z produktów. Ile było dokładnie obrotu z produktów, z energetyka, czy też z koszulek, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Właśnie a propos, jeszcze się przyłączę waszych takich refleksji tych zeszłorocznych, że na pewno są rzeczy, z których jesteśmy zadowoleni, w których zrobiliśmy progres, ale też są rzeczy, z których do końca zadowoleni nie jesteśmy i będziemy chcieli to poprawić w roku 2024. No i zaraz się przekonamy, jakie to są te rzeczy, z których na przykład nie jesteśmy zadowoleni, nie? To co zaczniemy od ogólnej liczby. Tak, ogólne liczby i sklep. Taki tutaj dział jest na pierwszej stronie. Jedna taka statystyka, która no, zawsze nadawała się na miniaturkę, czyli obrót roczny, ile zarobiliśmy. Tam lata temu jeszcze się to robiło, to tutaj były kwoty, pamiętam chyba, jak zaczęliśmy robić te filmy, to chyba było 8-10 milionów, tak mi się wydaje. W tym momencie ten obrót w 2023 to jest 134 miliony 795 464 zł. No i tutaj taka kwota jest wpisana przez marketing prawdopodobnie, ale ja wiem, że to jest brutto, czyli netto jakoś będzie ze 115 milionów tak naprawdę. No ale to jest właśnie wynik, do którego myśleliśmy, że nie wiem, może w 2030 dojdziemy, tak? No nie spodziewaliśmy się, że będzie to tak szybko. Tu się okazuje, że od 3 lat w zasadzie firma się podwaja co roku, nie? Także no naprawdę wszystkim dziękujemy, bo jednak no, na co dzień kupujecie te produkty. Dziękujemy. Dzień dobry. Pamiętacie? Tak, no. W klasie pamiętam. Zawsze ja. Co o tym sądzicie? Zawsze ja mówiłem tak, dzień dobry i nie wiem, czy wkurwiałem bardziej ludzi. Ale to tobie kazali to tak robić chyba. Nam a mi to zostało do teraz. No. Nie wiem, czy wkurwiam bardziej ludzi tym, czy to jest... Dziękujemy, fajne, ale to dzień dobry, nie? Dzień dobry. Gdzieś się właśnie ktoś wrócił z tym. Nie wiem, czy jakiś tam filmik, że faktycznie... Nie wiem, o co chodzi. No, że wchodzi ktoś do klasy, jesteś a wszyscy mówili dzień dobry. Ale to u nas na Balejach... Dobra, na Balejach może tak było. Jak gość przychodził, to pamiętam, że tak było. Ktoś z zewnątrz, to okay, szkoły przychodził. No jak ktoś gość w czasie lekcji wchodził, nie? Wojtek, który jest też rocznik? Po prostu, jak nie było lekcji normalnej, tylko... Okay. Ale niektórzy nauczyciele chyba też wymagali. A Wojtek jest 0-0 rocznik, ty kojarzysz coś takiego? Na przykład jak gość wchodził jakiś tam gość, no. Okej, okay, okej. Okay. Tak. Czyli to zostało nawet tak, jeszcze... Tak, tak. Bo ty byłeś w podstawówce w 12 roku. No tak, no byłeś, ty byłeś w 2012 roku, kiedy... Kiedy my zaczynaliśmy nagrywać, to ty byłeś w podstawówce. Miałeś 12 lat i pewnie 158 wzrostu. No tak. Albo 148 i mówiłeś dzień dobry. Ja mówię tak, dzień dobry. No żeby strollować, no to sobie wyobrażam. No dobra, wracając, to dziękujemy faktycznie. Że chciałem po prostu też zaznaczyć, że dziękujemy, nie? Tak, 160 519 to jest ilość zamówień na wkdzik.pl, czyli sprzedaż internetowa. I jeszcze tutaj jest jedna statystyka, że właśnie o ile ten 100...
34 brutto to jest całkowity obrót, to 32,5 miliona jest ze sklepu internetowego, czyli dla biznesowych geeków macie podział, ile wyciągamy ze sklepu internetowego, a ile ze sprzedaży tak, supermarketu. 1/5 powiedzmy, tak? 1/4, no. 1/5 ze sklepu internetowego. No, sieci zmieniły w tym roku i w poprzednim, zmieniły w ogóle obraz firmy, bo na przykład weszły takie sieci jak Żabka czy Biedronka, no to one są w całej Polsce dla każdego dostępne. No i każdy może kupić, tak? Kiedyś jeszcze dwa lata temu było tak, że no nawet osoby, które chciały kupić, nie miały takiej możliwości, bo nie wszędzie był Lidl, nie wszędzie było Dino, nie? Więc to też taka super zmiana na plus, ale cały czas pracujemy nad jakąś stacją benzynową, bo jeszcze to brakuje, nie? Do pełni szczęścia zawsze chcieliśmy, jak się jedzie w traskę, żeby też dzik na stacji był. No, zobaczymy, czy to się w tym 24 uda. Mam nadzieję, że jest tak. Bliżej niż dalej do tego. Tak, jest bliżej niż dalej. I tutaj takie jest porównanie listopadów, bo listopad to jest u nas najmocniejszy miesiąc ze względu na to, że jest Black Friday. W 2021 mieliśmy 19 600 zamówień w listopadzie i to był obrót 3,6 miliona. W listopadzie 22 4,5 miliona i w 23 6,3 miliona. To damy na ekran. I to Black Friday to, no, jak ktoś się interesuje właśnie, no to jest tak, że listopad cały razem z Black Friday, no to potrafi zrobić od 10 do 20% nawet sprzedaży, bliżej 20% sprzedaży rocznej, czyli jest taki, no, sezon w chuj jest, nie? Listopad, grudzień. Magazyn ma wtedy pełno roboty. No i podołali, nie? W tym roku też podołali fajnie. A propos sezonowości, to jeszcze tak wracając do Energola. Pewnie z 5 lat temu myśleliśmy, że Energol jest bardziej sezonowym produktem niż jest w rzeczywistości. Jak teraz patrzymy na statystyki sprzedaży. Że jest ta oczywiście sezonowość, że tam jak są cieplejsze miesiące, ale to nie jest coś takiego, że nie, to że się razy dwa. Dramatycznie zmienia. No. Nie, że razy dwa. Nie? Bardziej kilkadziesiąt procent. Mhm. To można jeszcze sklep podsumować, że właśnie mieliśmy tą imprezę firmową. Cel był taki na 23 rok, żeby dobić do 100 milionów obrotu. I się udało i był milion premii przeznaczony, tak. I wszyscy otrzymali śruby na koniec roku na imprezie firmowej. I teraz firmowej. Pracujemy nad celami na ten rok. Ciężko już tutaj, wiesz, coś przewidywać, bo no, te 100 milionów, no to mega, mega szybko, ale no na pewno od teraz będzie dużo trudniej. Jest to jakaś przełomowa liczba, ale widzimy, co się dzieje, jest więcej tych napojów na półkach, jest konkurencja większa. Jeszcze dwa lata temu nie było tyle pół litrówek smakowych, teraz już jest coraz więcej, no więc na przykład zrobić 200 to już nie będzie takie łatwe. To już naprawdę musielibyśmy jako firma się mocno powiększyć i, no i nie jest to po prostu takie łatwe, bo w tym momencie na przykład musielibyśmy, wiadomo, że zmienić lokalizację biura, bo tu nawet tyle osób, żeby osiągnąć takie przychody, by się nie zmieściło. No, no. Pełno innych wyzwań takich organizacyjnych. Skupmy się na dobrej robocie, bo teraz tak gadasz, lejesz jak wodę. Dobra. Skupmy się na dobrej robocie, a cyferki same przyjdą i tak, nie, zaskoczmy ja mówię się pod tym kątem, bo właśnie... Tak gadasz i do niczego to nie doprowadzi. No, nie, no. No tak sobie zacząłem wyobrażać, co by musiało się stać, żeby było 200. No to wiesz, z 60 osób musiałoby się zrobić 120. No, ale dobra, to przechodzimy do tych ciekawostek smakowych. Ale z drugiej strony może ci powiedzieć, że masz za granicą rynek, ale nie jesteśmy na to gotowi, ale możesz go tak zabić, nie? Że zawsze mówisz o właśnie, dlaczego mówisz, że drugiej żabki nie będzie? Co, na przykład ile tam było, powiedzmy, jakiś czas temu 9 tysięcy żabek? No to jak coraz więcej będzie żabek, no to tak naprawdę będzie ta druga żabka za jakiś czas, jak będzie 18 tysięcy, tak? Za jakiś czas. Mówię, w tym roku raczej drugiej żabki nie będzie, ale są inne możliwości. Ale nie będzie drugiego robura na pewno. Tylko to, co powiedziałeś, że my byliśmy te ostatnie dwa lata, my się dopiero pojawialiśmy i gdzieś ten wzrost się zacznie być może stabilizować. No właśnie. Właśnie ze względu na to. Czy to jest ten moment? Ciekawe, pytanie, nie? Czy to jest ten moment? Dowiemy się w tym roku i na kolejnym sprawozdaniu. W tym roku też sprzedaliśmy ponad 28 milionów puszek i fajną ciekawostką będzie podział smaków, jak się sprzedawały. To rzucamy Wam tutaj na ekran. No i dla mnie właśnie taką mega ciekawostką z tym związaną było, że klasyk sprzedał się równie dobrze jak grape. A myśleliśmy prawdopodobnie, że ten klasyk jest rzadko wybierany, nie? W tym momencie, jeżeli mamy tyle smaków.
I że już jest tak, że jest najdłużej na rynku, nie? Tak, no że już jest taki, o, trochę zapomniany. No to taka moja ciekawostka była. A ta moja ciekawostka, że mango też bardzo dobrze się sprzedaje, a tak słyszałem takie, no, gorsze opinie o tym smaku. A Tropic, tak, wiadomo, 5,9, bo była premiera na mojej walce, to w czerwcu było. I była fajna kampania przygotowana przez chłopaków, nie? Tak, cieplutko jeszcze. Wyspa Tropic, zajebiste to było. I też jeszcze są statystyki, ile batonów kupiliście. Baton okazał się sukcesem pomimo takiej premiery dość... Możemy powiedzieć, że to było kontrowersyjne, ale dla ludzi nie z fitnessu. Tego mogliśmy się spodziewać, że to wchodzi na półkę w Lidlu, koło batonów standardowych. No i jak porównujemy standardowy baton do proteinowego, no to faktycznie szokuje cena, natomiast fajnie, że w końcu ten baton tak się przyjął na rynku, że porównując do cen batonów proteinowych, to jest cena wręcz z tego niższego przedziału, bo dobry baton proteinowy to jest 9 zł do, nie wiem, 15 zł, nie? Kokos jest jeszcze lepszy od mlecznego. A mleczny uważaliśmy, że można się pomylić ze Snickersem, nie? I jeszcze właśnie batonów i słodyczy, no to na przyszły rok już mamy kilka takich produktów i po prostu, no, my jako Dzik chcemy takie produkty wprowadzać na rynek, które sami byśmy zjedli. No. Nie ma reakcji, że ktoś chce przywłaszczyć po spotkaniu, gdzie testujemy smaki. Jeżeli Saker mówi, nie ma czegoś takiego, zaklepuje, to w ogóle nie robimy tego, więc klucz to będzie dla nas zawsze dobre makro, czyli wysoko białko, i za wszelką cenę ograniczyć ten tłuszcz, czyli całkowite kalorie, ale iść w tą stronę, żeby po prostu ten smak był w miarę zbliżony do tego, do kategorii, powiedzmy, tej oryginalnej. Czyli nie, że to jest produkt fit, tylko inspirujemy się produktem tym nie fit. Zafatowanym. Zafatowanym, utrzymujemy ten smak zafatowany, ale makro nie ma być zafatowane. Tak, takie są cele. Na ten. No woda fajnie poszła. Kurde, 2,5 miliona wody, nie? Tak się nie myśli o tej wodzie, no ale jednak pije się tą wodę, nie? Dzik bezkofeinowy. Też nie możemy tego pominąć. No nie, no, bo teraz... nowy etap. No cały w zasadzie, oczywiście na długo przed ustawą brakowało nam właśnie tego, że nie możemy wypić naszych dzików więcej. Też były głosy od widzów, że fajnie, że jakbyście zrobili bezkofeinowy. No i to się zbiegło z tą ustawą, że teraz może ktoś pomyśleć, że to jest na przykład nasz sposób na ominięcie ustawy. Ale tak naprawdę od bardzo długiego czasu potrzebowaliśmy tej bezkofy. Tak, no pomysł na bezkofę pojawił się jakoś z półtora roku temu, gdzie jeszcze nie było jawnie wiadomo o tym przepisie. A sami nie było wiadomo, właśnie, czy wejdzie też. A sami łapaliśmy się, że piliśmy po 3 energole i już czuliśmy, że to było za dużo i ludzie w komentarzach pisali nam, że szkoda, że nie macie bezkofeinowych. I akurat się to zeszło z tą ustawą. I właśnie teraz pojawiają się energetyki, te 14 mililitrów, miligramów kofeiny na 100 gramów? To jest? Tak, nie. Tak, na 100 tak. To jest. Na 100 jest 14 i właśnie będziemy obserwować rynek, jak to się sprawuje, bo 140 na litr. Bo taki produkt to jest typowe dostosowanie się pod przepisy i my gdzieś wyszliśmy z założenia, że jeżeli ty szukasz pobudzenia, no to bierzesz energetyka nie półśrodkowego, tylko mocnego, coś co cię pobudzi, a jeżeli ty nie szukasz pobudzenia, no to bierzesz napój zero kofeiny, ewentualnie który przypomina ci vibe'em energetyka. I z tego względu na razie w ogóle nie decydowaliśmy się na taki krok, żeby dostosować się tak pod tą ustawę. No raczej, żeby energetyk był mocny, bo jeżeli byśmy obniżyli, no to ogólnie obniżona kofeina i tak dla 11-latka nie będzie korzystna, więc w ogóle takiego czy takiego energetyka nie powinien pić. Ale jeżeli chodzi o nas, no to jeżeli masz coś pić jak soczek, czyli na przykład ten low caffeine dla nas już jak pijemy dziki, to nie będzie robił roboty, no to już lepiej sobie dla smaku bez kofe wypić. A jak potrzebujesz pobudzenia, to sobie dzika pijesz. W 2022 byliśmy w 6 sieciach, a teraz już się udało być w 14. Więc udało się prawie potroić tą liczbę. Mhm. Fajnie to pączkuje. No to teraz YouTube i właśnie na początku mówiłem o rzeczach, z których jesteśmy zadowoleni i te, z których jesteśmy mniej zadowoleni, no to YouTube raczej, jeżeli chodzi o rozwój, no to były dobre momenty, były dobre strzały, ale w gruncie rzeczy
teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie pierwszy raz od kilku lat zastanawiamy się nad wizją w ogóle tego naszego YouTube'a, co my chcemy nagrywać. Nie było trochę kiedy się zastanowić, jeszcze tylko na naszą obronę powiem, nie było za bardzo kiedy się zastanowić, bo 5 filmów w tygodniu wypuszczaliśmy. Ale zobacz, może było to się... jest sporo, nie? Ale to jest brak naszej organizacji. Na pewno było się. No nie jesteśmy mistrzami organizacji, tylko mówię, że ten rok tak szybko przeleciał, że ja tak naprawdę... Przeleciał. Nie zauważyłem kiedy i w ogóle właśnie, no nie wiem, że w tym roku nie było walki z zawodów i tak dalej. Przeleciał. Bo zobaczcie. Jakby, nie wiem, minął w miesiąc ten rok. Ostatni raz, kiedy zastanawialiśmy się nad wizją naszego YouTube'a, to był rok, dokładnie pamiętam, 2017. I to wtedy podjęliśmy decyzję, że zaczynamy więcej, powiedzmy, nagrywać tej rozrywki, bzdur na naszych kanałach, żeby zaatakować mainstream i z mainstreamu ściągać ludzi na ten nasz kanał sportowy WK. Więc zobaczcie, minęło 6 lat i my dopiero teraz, to się dzieje teraz, gdzie my staramy się spotkać z całym działem i się zastanawiać, co my lubimy nagrywać, co my chcemy nagrywać. No jak i generalnie, jaką my wartość, zastanawiamy się, jakie wartości my dajemy najlepsze widzom i chcemy się na tym skupić, bo w zeszłym roku już zaczęliśmy nagrywać dużo takich materiałów typu zapchaj dziura, żeby dlatego, tylko nagrać. Że ustaliliśmy sobie jakiś termin publikacji tygodniowy i chcieliśmy dotrzymać tego planu. Tak. Ale co nie pozwoliło zawsze się idealnie przygotować i też pojawiały się jakieś, wiesz, z dźwiękiem rzeczy. No, nie było to na super poziomie, nie? No, bo, dużo materiałów siedzianych. Bo bardziej wypełnialiśmy ten schemat niż tak rzeczywiście do każdego filmu się podeszło, o, będzie zajebisty, nie? No i właśnie, czy my dzisiaj wam powiemy nasz dokładny plan działania? Nie, bo jeszcze go nie mamy, ale możemy zarys powiedzieć, że prawdopodobnie zrezygnujemy z jakichś kanałów właśnie na rzecz tego, żeby robić bardziej jakościowe rzeczy na kanały, które według nas mają dla was największe znaczenie. I więcej treningowego. I to jest jedyna contentu. Możliwość, nie? Że trzeba z czegoś trzeba zrezygnować, żeby nie gonić cały czas i unikać tych filmów zapchaj dziura, a po prostu skupić się na fajnych materiałach i tyle, no. To są takie proste rzeczy, no trzeba tylko usiąść, nie? Czasami sobie nawet nie zadajemy pytania, co my lubimy nagrywać i dlatego, że my to lubimy nagrywać, to ludzie lubią to oglądać, nie? Ale ostatnio zadaliśmy sobie to. No właśnie, ostatnio ja tak, myślę, właśnie sobie dużo, zadajemy od 3 tygodni. Dużo bardzo ustaliliśmy już. My oglądamy też YouTube'a, znaczy ja często sobie też patrzę karty na czasie i inne kanały i na przykład jest jakaś rzecz, co chciałbym bardzo fajnie nagrać, ale na przykład jakiś teleturniej, którego jeszcze nie robiliśmy, bym chciał nagrać, ale no jednak strona organizacyjna i ten codzienny jak to schemat tygodniowy nas też trzymał od tego, że nie było za dużo innowacji, nie? No nie oszukujmy się, raczej po prostu nagrywamy to co od paru lat, nie? No, bo nie tak, było, tak samo zawsze. Bo nie było w ogóle spotkania o tym, żeby zastanowić się, co my chcemy robić i dlatego też nie dostosowaliśmy organizacji rzeczy, działu do tego, żeby to robić, nie? Mamy rzeczy na liście naszej, które bardzo fajnie by nam się robiło, tylko trzeba to wprowadzić. No i macie statystyki poszczególnych kanałów, jak to wyglądało w 2023 i 2022 roku. Także ze wzrostów wyświetleniowych, subskrypcyjnych, pomimo tego, że to jest często tak, że jest fajny materiał, z którego jesteśmy zadowoleni i nie, może nie idzie tak, jak byśmy sobie życzyli, ale gdzieś tam ta liczba koniec końców nie jest najważniejsza. Najważniejsze, żeby się podobał też ten materiał, nie? Bo też my tak naprawdę nie musimy w tym momencie, tak, że my jesteśmy w tym momencie, że trochę bardziej na tym nam zależy, żeby robić fajne te rzeczy, a nie, że my musimy być jak powiedzmy Bungie teraz milion wyświetleń robisz, bo też mamy inne możliwości, nie? Nie jesteśmy tacy zwariowani jak Bungie i po prostu bardziej idziemy w tą stronę, żeby nas zrobić dobrze, nie? No, bo tak to mógłbyś, myślę, że po tylu latach nagrywania mógłbyś jakby taką grę aktorską zaprezentować ze swojej strony, żeby coś takiego robić po milionowe zasięgi. Co ty? Do samolotu bym nie wsiadł jak Bandura i G-Not, nie? On to by co się odjebali. Plecy, no to akurat by mu nie pozwolił, żeby skoczyć
tak? Do basenu, jak no, pan. Po prostu no, wiecie, mamy. Mówię, ale my, mamy to nie, nie. My mamy taki tryb życia, że bardziej lubimy. My żyjemy dobrze w takiej strukturze, że jest ten trening, jest, mamy tą firmę i po prostu nie jesteśmy na tyle spontaniczni, więc nie ma co udawać bycia takim. Ale często jest tak, że to i nie musimy tego robić. Jesteśmy w takim miejscu, że nie musimy tego robić. Koliduje nie? coś z treningami i koliduje z kontuzjami. No. To jest często jakby nie ograniczało. No, ale jest na to proste remedium. Tak. Po prostu nagrywamy śruby z naszych dyscyplin, nie? Robisz walki, robisz challenge na walkę, a nie na przenoszenie kłody i tak dalej, nie? Saker startuje w zawodach, robi, nagrywa do siebie, robi z tego serię i to są takie, to jest oczywiste, nie? Dla widzów, ale z jakiegoś powodu były te chujowe materiały, nie? No. I dlatego o tym rozmawiam, także, ale właśnie wracając, bo to powiedziałem a propos liczb, że niby te liczby nie są, tak, nie są dla nas najważniejsze, ale nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tych liczb. Bo wiemy, że gdybyśmy byli właśnie nami bardziej w zeszłym roku, to ja obstawiam, żebyśmy byli bardziej zadowoleni z tych liczb. Że to po prostu by było oczywiste, że my byśmy robili lepsze materiały, bardziej dostosowane pod nas, pod naszych widzów i by wykręcały lepsze wyniki, więc w konsekwencji to by było naturalne, żeby te liczby mogły być lepsze niż są. No i też ten YouTube chcemy dostosować ze względu na to, że więcej, jak już mówimy o firmie, no to no firma jest razy dwa, no to my więcej musimy czasu poświęcić na firmę. To jest coś, czego nie widać i też nie chcę, żeby to było użyte jako jakaś tarcza w naszym kierunku, bo to jest wszystko da się zrobić, to jest wszystko kwestia naszej organizacji. My musimy się lepiej zorganizować i jesteśmy w takim momencie, że staramy się lepiej organizować. Fajnie, cieszymy się, że jest więcej tej firmy, też się rozwijamy w tym, po prostu wy może tego tak na co dzień nie widzicie, nie? Więc tak chcę to powiedzieć, że to idzie w parze, że to nie, że nie tylko myślimy o YouTubie, nie? To polecimy sobie teraz z kalendarzem, 12 miesięcy minęło, po kolei co się tam działo, to też na przebitkach byśmy wam pokazali. Styczeń, premiera batona proteinowego, jesteśmy zadowoleni z batona, nie ma co przedłużać. Już mówiliśmy o tym. Luty. Tutaj mieliśmy konflikt członków zarządu. Możecie wypowiedzieć, jak to się skończyło? Czy to się skończyło w ogóle waszym zdaniem? Czy już jest git? No, widzowie wiedzą, jak było, ale ostatecznie uznaję dalej waszą wygraną w tym odcinku. Tu możemy podpiąć odcinek, o co chodzi. I robisz to ty dla dobra spółki, wystarczy, żeby się nie rozpadła, czy szczerze? Swoją przemowę. Ale szczerze? Tu, w tym szczerze, czy żebyśmy się nie rozpadli, mówisz to? Nie, no ja chyba tak jakby podpisałem papier, na którym uznaję ich zwycięstwo. No wiem, ale jakby tak nie ma tego papiera, nic, jak to pamiętasz. Wygrali? Tylko jak, już w ogóle bez kamery, jakbyś miał mówić. Do siebie tylko, przed lustrem. Wygrali? Dobra, lecimy teraz. Co tam? Z Marcem. Coś słyszałem. Marzec, premiera Vitamin Boost. Bardzo fajny produkt, który często pijemy też, jeżeli nie było bez kofy, no to fajnie też dla smaku się piło. No ale ma, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, 1600 mg elektrolitów. No i jest to prawdopodobnie rekord na rynku aktualny, nie? I to ja powiem, że jeżeli moglibyśmy cofnąć czas, to jest to chyba taki jeden case, co mam w głowie, żebym chciał cofnąć czas w zeszłym roku. Bardzo mi się podoba skład i uważam, że produkt jest topowy składowo na rynku. Inaczej bym opakował bardziej, tak jak myśleliśmy na początku. Nie starałbym się tak wpasować wizualnie w kategorię, sami wiecie, jakiego napoju. Mieliśmy trochę inny pomysł, wyszło trochę inaczej. Taki insight dla widza, nie? Ale to nie oznacza, że nie będziemy z tym nic robić, nie? Ale wyszedł teraz grejpfrut, zajebisty w smaku. Właśnie. Może tą formę butelki się zmieni, ale jednak produkt jest fajny. Można powiedzieć widzom, że to jest nawet nie tyle utrudnienie dla osoby, która kupuje, ale często sieć widzi w tym pewien popularny napój, a nie jest to ten popularny napój i my zrobiliśmy... A jest droższy. Tak, jest droższy, bo ma po prostu... To jest inny napój, to jest lepszy skład i my nie zrobiliśmy sobie przysługi tym, że nasz napój wygląda jak popularna kategoria. Ale podobnie jest jak z batonem było, że wiesz... Był na półce z innymi batonami, całkowicie innym makro, zafatowanym makro i też był porównywany. Tylko że tutaj z batonem właśnie my nie mamy takiego wpływu na ten efekt, tak jakby dla kupca, a tutaj mieliśmy wpływ. Mieliśmy realny wpływ, mieliśmy na początku dobry pomysł, żeby to nie wyglądało to też, jak reszta półki,
podjęliśmy taką decyzję i tą decyzję bym cofnął, że tutaj mieliśmy wpływ. Z batonem proteinowym, no zrobiliśmy w zasadzie, może mogliśmy zrobić lepszy marketing, ale no, na etykiecie co możesz zrobić? Możesz napisać to, co mamy, że jest dużo białka, że masz mało tłuszczu. Nawet tego nie możemy napisać. Nie możesz napisać low fat, dokładnie tego, bo low fat zaczyna się prawnie od jakiejś tam liczby, nie? Bardzo niskiej, więc... Ale z batona jestem z etykiety zadowolony i tak jakby z marketingu wytłumaczyliśmy też ludziom, co mieli wątpliwości, a tutaj mieliśmy duży wpływ na to, na los tego napoju. No i po prostu bym cofnął czas, sobie go zmienił. Takiej z ciekawości zobaczył, czy teraz bym sobie tu usiadł i ten Vitamin Boost by inaczej trochę wyglądał. Ciekawe jakby, no ciekawe. No. Kwiecień, premiera wody, fajna przygoda w Krynicy. Dużo się dowiedzieliśmy o tym, jak wygląda produkcja wody i też pewnie się, ja miałem tak, zastanawialiśmy, czy ta woda właśnie z minerałami, no to jest rzeczywiście tak coś dużo lepszego, czy nie. No i tam się dowiedzieliśmy. Czy te odwierty tak naprawdę istnieją, gdzie one są? Te góry zobaczyliśmy, że ta woda stamtąd leci i fajnie, fajnie było to doświadczyć. No i fajna współpraca, dzięki temu na co dzień mamy swoją wodę, nie? No i właśnie fajnie było poznać Marcina Cechiniego i zobaczyć jego tak jakby etykę pracy i że on jest w uderzeniu, że pomimo tego, że on absolutnie nic już nie musi, to on robi 15 tysięcy miesięcznie. I nie jeździ Rolls Royce'em, aby mógł to robić, tylko kupuje sobie co prawda lepszą Toyotę, bo Lexusa, ale leci tym Lexusem i robi często właśnie po 10-15 tysięcy, dopina tę współpracę i relacje właśnie z kupcami sam, nie? To było dla mnie ultra ciekawe, że on to robi i to jest dowód na to, że on po prostu kocha swoją pracę. No bo nie ma innego racjonalnego wytłumaczenia, po co on to robi. Dlaczego on jeździ po całej Polsce? Przecież wiesz, no gość, który no nie musi tego robić. No, no tak. I wiesz, że nie musi tego robić. Ma w Krynicy na wzgórzu dom, ta zamiast sobie pójść na narty tego, zjeść coś dobrego, na basen popływać. Wiesz, to on jeździ, on w trasie siedzi w Toyocie i tłucze 15 tysięcy kilometrów. No zajebisty naprawdę gość i fajnie było właśnie poczuć to uderzenie, nie? Ale czy da się tą wodę podrasować? Oczywiście, byśmy mogli tutaj rozmawiać z wami, zaufajcie, godzinami, jakie my mamy pomysły, nie? Tylko ktoś tutaj siedzi, kurwa, czuje, że siedzi, nie wiem z jakiej firmy, ale siedzisz i to oglądasz. I właśnie dlatego nie możemy o tym gadać, nie? Bo oni tu siedzą i patrzą, nie? No. Myślę, że z każdej firmy ktoś tam siedzi. Ja nie wiem, czy już z tym Vitamin Boostem za dużo nie powiedziałem, co? No. A, widzisz. No. Myślisz, że ja nie wiem? Ja wszystko wiem, że ty siedzisz i oglądasz. Ale cię pozdrawiam, bo uczciwie walczymy. Uczciwie się przepychamy na tych półkach. Ej, myślę, że warto przypomnieć, że mamy 1800 mg minerałów w tej wodzie. To jest chyba top 1 na rynku, dobrze pamiętam? Blisko, ale są porównywalne, nie? Okay. Tylko, no, że masz też, no nie wiem, wapń, którego tak pijąc tą wodę nie musisz się spinać, że wapnia nie dostarczysz na przykład, nie? Więc no jest ten... Panowie, no tutaj dziksza premiera kolekcji, nie? O ubraniach ile moglibyśmy się rozgadywać. Premiera dzikszery i wejście do Żabki w czerwcu. No to jest to, co chcieliśmy osiągnąć od dnia numer jeden, kiedy... Ale poczekaj, w ogóle o Grape jeszcze nie mówiliśmy i my to dzik. O, to Grape. Zajebista premiera, nie? No, to jest zajebisty smak. No i klasyka dogonił. Jeden z moich ulubionych smaków Grape. Dogonił klasyka i zobacz, w kwietniu była premiera, czyli w pół roku zrobił wyniki klasyka z całego. Ale myślę, że wiśnia by tu zamieszała, jak namieszała, jakby była dłużej. No wiśnia zrobiła w jeszcze krótszym czasie, nie? Fajne dane macie. Fajne mają dane, co? Kurde, no. To znaczy, że Grape jednak by nie był... Nie był na równi klasyka, gdyby był cały czas, wszędzie, od początku roku. Prawdopodobnie byłby... Top 1. No, Grape. Pewnie top 1. No to wygląda. Na 100%. No. Wiecie co? Cieszę się, że my testujemy te smaki. Co nie? To jest jedna z tych rzeczy, którą... Nie chcesz tego oddawać komuś, nie? To jest przewaga. Ale Arbus też był. I widzowie testowali i to też mi się podoba, że są nasi widzowie rekrutowani do tego, żeby wybrać smak. Udało im się. Kwiecień to był też jeszcze premiera kolekcji My to dzik i highlight kolekcji to była koszulka NFL, czyli ten oversize taki dość złożony. Fajna sesja na siłowni i ten fajny piec był, na którym się ogrzewaliśmy. No.
Mam trzy oversize, żeby móc cały, jak chcę, to mogę cały tydzień chodzić. A precelki podgrzewaliśmy. Więc też na pewno u nas na sklepie będziemy chcieli zrobić dzikowy jakiś taki oversize, bo no, mega dobrze zareagowaliście. Ale bluza z tej kolekcji z wizerunkiem dzika też moja ulubiona. Myślę, że z tego roku moja ulubiona. Taka ten młodzieżowy taki fit, nie? Wojtek chodzi w takiej wygodna, bardzo, nie? Słuchajcie, dalej mamy maj, to są kolekcje właśnie Spring Summer i kolekcja Kanały. W czerwcu mamy premierę, to co chcieliśmy osiągnąć od dnia numer jeden, kiedy była premiera Energetyka. Na tamten dzień to był dla nas taki ostateczny cel, czyli wejście do Żabki. No i się udało, 2 lata później, w 2023 roku jesteśmy w Żabce, ekskluzywny smak sherry, bardzo dobrze się przyjął. W lipcu mieliśmy turniej piłkarski, premierę też kolekcji damskiej, sierpień to premiera wafli zielona cebulka. Fajnie te wafle siedzą. Są doprawione, to najważniejsze. Dobrze doprawione. Jest zwiększona ilość posypki też. W porównaniu do partii z 23. Nie, to 22 partia miała mniej trochę posypki, na pewno paprykowych jak coś. Ale już jest. Już jest dobrze, hit. No i patrzcie, w samym Lidlu 3 miliony, nie? Wafli. Tak, no fajnie, one są, zawsze tam się wchodzi, jest to pieczywo i na lewo te wafle tak witają. Świecą. One też są w dobrym miejscu i myślę, dlatego też tak fajnie to idzie. Wrzesień. Rozpoczęliśmy współpracę z Arkiem Matrasem z Dietetyki Nie na Żarty i on, można powiedzieć, że jest takim dla nas, będziemy chcieli, żeby był dla nas osobą, która nadzoruje rozwój suplementów. Tak, no nawet właśnie, żeby innowacyjny produkt zrobić w suplementach, to fajnie z Arkiem porozmawiać o tym, no bo no wie wszystko, nie? Na zasadzie my mamy jakiś pomysł? No. Czy jesteśmy tymi małpami? Arek, błędu głupiego też nie popełnić. Arek, zrób to. Chłopaki, ale może Arek, no nie, zrób to Arek, nie? I Arek po prostu Arek jest takim mediatorem pomiędzy małpą a pomysłem małpy, tak? Jeżeli nie wiecie, kim jest Arek, no to ma swoją grupę Dietetyka Nie na Żarty, no i są topową grupą, jeżeli chodzi o profesjonalne podejście do klienta w tej materii. No, że jak doktorant dietetyki w ogóle. Jakbyś, saker, chciał korzystać z czyjejś wiedzy, żeby ktoś cię przygotował na zawody, to duża szansa jest, żebyś poszedł do Arka, żeby ci dietę rozpisał, tak? Też bym tak zrobił. Zaufałbym mu, no. Wrzesień? A, no tak. A nie, no tak. Jeszcze wrzesień to tak, praca zaczęła się nad arbuzem. Tak, i mieliśmy te badania fokusowe w studio za lustrem weneckim. My już wcześniej byliśmy na tego typu warsztatach. Było ciekawie i to już były dla nas takie drugie warsztaty, ale tym razem je nagraliśmy i materiał jest na WKDZiK z tych warsztatów, jak właśnie widzowie wybierają ten smak arbuza. I oni wybierali spośród, najpierw była ankieta na Armii WK z 3 smaków i potem, znaczy z więcej, znaczy były wybrane 3 smaki z Armii i na żywo spośród 3 wybierali i wybrali arbuz. Chyba też 3 na żywo było. No. Baton Kokos październik i premiera bezkofeinowych Tropik i Peachy w Żabce. Zawody WNBF i otwarcie pierwszej darmowej siłowni Dick Gym. I to w sumie bardzo ważne jest, bo te oba projekty chcemy kontynuować i się zaangażować bardziej właśnie no, z powrotem w fitness, tak? Chcemy robić te zawody, być może więcej niż jedne rocznie i chcemy robić dalej darmowe siłownie. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No ale myślę, że kilka siłowni na kolejny rok chociaż byśmy chcieli zrealizować. Ja myślę, że właśnie jak teraz patrzę na ten październik, poza tym, że on jest mega mocny, chyba jeden, nie wiem, czy to nie jest najmocniejszy miesiąc. Najmocniejszy, bo jeszcze premiera kolekcji zimowej. No. Ale zobaczcie, to co się tutaj wydarzyło, bo my w październiku jeszcze nie mieliśmy takich wniosków, że chcemy już teraz zmienić YouTube'a, że znaczy wiedzieliśmy, że coś jest nie tak, ale jeszcze no nie było tego działania. Końcówka, nie? To raczej końcówka to już była akumulacja, już był ten kryzys, to nazwijmy, a te działania w październiku to są te nasze takie ukryte potrzeby, nie? Że my gdzieś tam właśnie podświadomie zrobiliśmy ten reunion z Mariuszem Czerniewiczem, nie? Że gdzieś tęskniliśmy za tymi dobrymi czasami fitnessu. W ogóle był union w sumie. A że nigdy nie było? Nigdy nie było tak naprawdę. Jakieś tam rozmowy krótkie tylko.
No faktycznie, no to... Nasz taki pierwszy prawdziwy kontakt był. Chyba rzeczywiście, no. Zobacz, to jest coś takiego, że no, bardzo mocna taka przesłanka właśnie, że gdzieś tam poświadomie tego pragnęliśmy, nie? Zawody w UNBF-ie, które z tego właśnie wyniknęły. Ta darmowa siłka, ogólnie ten projekt siłowni, no to jest to, co my chcemy robić, to jest ta wartość, którą my sobie zdajemy sprawę, że to my jesteśmy bardziej od tego, nie? Oczywiście sobie nagramy fajny teleturniej, bo też lubimy się pośmiać i mieć bekę, ale może niekoniecznie kolejny film na kanapie, gdzie kroimy hantlem. Dobra, może tego nie, może nie? Ale fajny film, ale fajny test szamy tak. Zajebisty test szamy tak. Coś, z czego my też mamy jakąś wartość, nie? Że nas to interesuje po prostu. I premiera kolekcji zimowej w październiku była, a raczej to był preorder. Pierwsze kurtki, kamizelki, plecaki i torby. I to były pierwsze produkty, które były tak złożone, powiedzmy, jak na nasze możliwości, czyli na polską produkcję, i też dużo się nauczyliśmy na pewno, nie? W ogóle poza bluzę wyszliśmy, nie? Bardzo ciężko było to w Polsce zrealizować i też to nas przez ostatnie lata trzymało. Jakoś to wyszło i torby treningowe na przykład widuję u was codziennie, nie? Torby używacie. Kurtki też, nie? Wyszły, no. Kurtki też, ale czy możemy zrobić lepiej te rzeczy? Na pewno możemy zrobić lepiej, na pewno mamy nowe wnioski i są to wnioski mocne, nie? Pierwsze, tak? Więc pierwsze dajemy sobie jeszcze, żeby się więcej nauczyć. Na kolejny rok jeszcze bardziej dopracować te wszystkie rzeczy. Z jednej strony chcemy właśnie mieć tą polską produkcję za wszelką cenę, ale widzimy, że to się wiąże z zahamowaniem rozwoju. Są w Polsce też technologiczne ograniczenia. No, co roku jest na pewno lepiej. Liść opadł. Liść opadł? Jak to? Liść opadł, to premiera Vitamin Boost właśnie w Biedronce. Kurczę, nie w Biedronce. Nie pamiętam niestety. Grapefruit miał premierę w Dino. W Dino. Ponieważ teraz Dino, jest w Biedronce. Dino było pierwszą siecią, które zobaczyło potencjał Vitamin Boosta i pomimo tej właśnie podobizny do znanej wam kategorii, oni uwierzyli w ten produkt i zobaczyli, że on ma rację bytu, że zaczął się sprzedawać, że ludzie rozumieją istotę tego produktu. Zero kofeinowy grape też się pojawił. No to on się pojawił w Biedronce. Był trochę początkowy chaos, czy to ma kofeinę, czy nie. Też wiemy, że sprzedawcy nie do końca ogarniali temat. On też był tak ustawiony w Biedronce, że był na przemian na przykład kofeinowy, bezkofeinowy i tak nie było jednoznacznego odróżnienia, tak, na pierwszy rzut oka. No, ale jak dwa warianty jednej puszki. Tak, ale myślę, że w tym momencie już więcej o tym się mówiło i już teraz jest git i chyba nie słyszymy już o takich przypadkach, że komuś bezkofeinowego grape'a czy tam tropika nie sprzedano, nie? Ze względu na wiek. I a propos jeszcze walorów stylistycznych, to jak powiedziałeś o bezkofeinowego, to chcę właśnie powiedzieć, że jesteśmy mega zadowoleni z projektu. To, co wypracowaliśmy z Kubą, z marketingiem, to jak wygląda bezkofa. Mhm. Tutaj bym nic nie zmienił i myślę, że wszyscy jesteśmy w 100% zadowoleni, jak to wygląda. Nie? No to było marzenie. Od momentu, kiedy zobaczyliśmy ten projekt, to było marzenie, żeby już to weszło, nie? Daniel, kurwa, dawaj, nie? To nie, zaraz ktoś tym... Pamiętacie, nie? Tak, przyspieszaliśmy. Ja tam dosłownie kłamałem, że jest jakiś produkt na horyzoncie od konkurencji i ja to kłamstwo utrzymałem przez 2 miesiące, nie? Bo że miałem jakiś insight, że wiem, że wychodzi jakiś produkt, nie? Przepraszam, no nie... I teraz to, ja zobaczcie... Ja ci uwierzyłem ogólnie. Ale, wierzyłeś też mi? Nie mówiłeś mi, że to była ściema. Ale teraz wiesz, na przykład nie mogę spać po możecie mnie nie wziąć, już mi nie zaufacie drugi raz, nie? No teraz na pewno bo nie. Jak już raz skłamałem. Prawdopodobnie za drugim razem będziesz miał rację. Nie? Ja wiedziałem. Wiedziałeś, że to było kłamstwo. Ta? No i dalej będę tak kłamał, jeżeli będzie mieć coś ale, takiego. Ale rozumiem, że to było w dobrej wierze. Będę kłamał dalej. Że ja kłamałem, żeby wszyscy tu... To, że, wiesz, że to było w dobrej wierze. Ja się dołączę do ciebie przy kolejnym projekcie też. Git. I chyba jest nawet takie przysłowie, nie? Że, czy to w miłości, że czekajcie, jest coś takiego, nie? Kto nie ma szczęścia w miłości, ten ma w kartach. Nie, że czasami, kurde, trzeba skłamać. Niedaleko pada miłość od jabłoni. Nie, takie proste. To za prosto szukasz. Każda miłość ma dwa końce. Że dla miłości, wiesz, musisz skłamać, wiesz, żeby
ocalić miłość, ale nie, że zdradzić, kurwa, nie, że nie zrozumcie mnie. Ja bym nie kłamał w miłości. No ja też bym nie kłamał. Nie mieszał do tego, ale tu u nas... Mówiło, że lepsze kłamstwo w dobrej wierze niż coś tam. Niż prawda na dachu. Lepsze to kłamstwo nie, w dobrej wierze niż prawda na dachu. Ale dobrze myślisz, ale może już się sam pogubiłem w tym, może nie było tego. W naszym biznesie tu do tego przykładu jest to bardzo git. Tak, no fajnie, że jest gładka puszka z logiem, no to wiadomo, że jest bezkofeinowa i też kolejne smaki nadchodzą. Nie? Grudzień. Od czego nazwa grudzień powstała? Od to, że grudę walili dzień w dzień, bo już byli tak przyjebani. Pod końcem roku. Tak, że jest dzień trwa dwie idzie godziny. Idzie jak po grudzie. Idzie wszystko jak po grudzie i gruda codziennie była walona, żeby przetrwać do nowego roku, gdzie się już wydłuża dzień i nadchodzi ta lepsza perspektywwa. Nie, no tak było. I mamy premierę dzika arbuzowego i właśnie... I to jest premiera arbuza, tak. Pamiętajcie o statystykach, żeby niech was nie zmylą statystyki. My mamy tylko 150 tysięcy sprzedanych arbuzów, ale to jest z kilkunastu ostatnich dni grudnia. Z tygodnia, ty. 21 grudnia była premiera. W ogóle nawet niepełnego. Miało 9 być od stycznia, ale... No, 9 czy 10 dni. Ale większość tych dni była wyłączona. Arbuz zaskoczył. Jeszcze Wojtek mówił, że były sklepy zamknięte w święta. Nie cały tydzień, bo to było 9 dni. A ja pamiętam, że sceptycznie się odnosiliśmy do arbuza, jeżeli mówiło się kiedyś o tym smaku, że wcześniej dużo innych smaków wymienialiśmy, wcześniej zanim arbuz byśmy zrobili, a ten arbuz... Bo on bardzo dobry wyszedł i tak sięgam często zajebisty. Po niego, a tak troszkę... I to arbuz... nie jest taki mdły arbuz, właśnie ma trochę tego on fajny jest. Ja prawie codziennie taki. Piję, zaskoczyło mnie, że tak często go wybieram. No. No. Może za rok powtórzymy też nowy smak. Z widzami? Z widzami. Proste. Proste, że taka tak. Tradycja była. Co, chyba przejęliśmy wszystko. Wszystko, nie ma jeszcze nic. Jest to podsumowanie 2023 roku. Dziękujemy jeszcze raz i jest to taki raport dla naszych widzów, dla osób, które pierwszy raz widziały taki materiał. Nie, że się chwalimy, tylko bardziej pokazujemy po prostu raport firmy. Raport. Tak, jak co roku. Jak co roku. Jest to taka tradycja na tym kanale. No i dziękujemy, że wybieracie dzika. Tak jest. Ponad zachodnie, w szczególności alternatywy, jeżeli uznajecie, że są jakościowe, że ten dzik jest jakościowy i trafia w wasze gusta. Dziękujemy. Dziękujemy? No to dawaj, zróbmy nasz 4. 3, 4. Dziękuję. Nie, czekajcie. Dziękuję. Tak dobrze. Dobrze. Na baleja tak robiliśmy. No dawaj. Dziękujemy.